Wron. No nie, spóźnia się. O, leci pierdem. Muszę ci zadać jedno pytanie. Czy ty naprawdę mnie oszukiwałaś? To, co nas łączyło, to był żart? Detlef, to nie jest takie proste, ja... O nie, to bardzo proste. Oszukiwałaś mnie albo nie? Wymowne milczenie. Cóż, w takim razie przyszła pora, żeby się pożegnać. No w dupę. Co? No jak? Amulet. Jednak znów dałem się okpić. Zapłaci za to! Prędzej czy później, ale zapłaci! Trzeba było się nie wtrącać, Wiedźminie! No to ta wstążka. Kurwa, wampirki się napierdalają. Kurwa, też tak kurwa. Wiecie, co tam było opcjonalnie, co? Nie wiem właśnie. Co tam było opcjonalnie coś? Kurwa. Opcjonalnie coś tam przygotuj i przez przypadek nacisnąłem chorągiewkę. Chodził tylko na mnie, dziewczynę. Oszukaliście mnie obaj! Nie zaplanowaliśmy. O kurwa. To jest. Chodź w dupę. Super boss. To ja sobie da ostrzy scyzoryk. 93 będzie. Lepiej zacznij się do nich. O kurde. Kurwa, i zdechło. Thank you.
Ale kurwa Geralt jest. Kurwie. Wypił od niego krew. I jeszcze go miał siłę uderzyć. Co jest, kurwa? To by trochę był kładzie. Na chuj wiesz. Gotuj się na śmierć, Wiedźminie! Na chuj wiesz. Kurwa, co to jest? Ale kurwa, tylko jeden dead był. Proszę bardzo. I to po prostu przez moją nieuwagę. Chyba, że zostanie zmartwych czy coś. Regeneruje się. Ja się nim zajmę. Odejdź. To nie... Nalegam. I chuj. No i musiał go zajebać. Niestety albo niestety. Tak, tak, tak musiał być właśnie tak, tak, tak. O, jaki ubrany jestem. Oj. No, no, Geralt. Do twarzy ci w tym wdziale. Daj spokój. Wyglądam jak pajac. Kaftan jest uszyty według prawideł sztuki szwalniczej. Z najlepszych dostępnych materiałów. Ale żeby to docenić, potrzeba odrobiny ogłady. Nawet najdoskonalsza szata może pokryć tylko niedostatki urody, ale nie braki w wychowaniu. Nic nie mam do tego ubioru. Tylko zazwyczaj noszę inne stroje, bardziej przystające do mojego fachu. Po prostu nieswojo się w nim czuję.
Nie przepadam za formalnymi okazjami. A cóż, kwestia przyzwyczajenia. Proszę się nie ruszać z łaski swojej. Z łaski swojej? Tak czy inaczej, order Vitis Vinifera, najwyższe odznaczenie tu są, wymaga odpowiedniej oprawy. A nie można oczekiwać, że księżna udekoruje nim utytłany pancerz. W pałacu przywiązuje się ogromną wagę do formy. Tradycja, etykieta. Tradycja nakazująca doceniać w pierwszej kolejności pozory. Wielkopański blichtr i źle ulokowana hojność. O, ten filozoficzny ton to pewnie dlatego, że tobie nie zasponsorowano nowego ubrania, co? Bynajmniej. W taki ton wpadam zawsze, kiedy myślę. A zdarza mi się to, wyobraź sobie, całkiem często. Poza tym nowy strój wcale mi nie jest potrzebny, bo na uroczystość się nie wybieram. A to dlaczego? Bo w przeciwieństwie do ciebie nie muszę. Zacznę pakować moje rzeczy. Rozumiem, że dołączysz do mnie, bogatszy o order i nowe doświadczenie. Jasne. Wiesz, sporo się ostatnio nasłuchałem o hojności i innych cnotach. Mnie to też nie daje spokoju. Ostatnia z cnót, współczucie, to jedyny element układanki, który się nie zgadza. Chcesz mi powiedzieć, że nagle uwierzyłeś w teorię pięciu cnót? Po tym wszystkim, co odkryliśmy? To nie jest kwestia wiary, guseł czy innych podań ludowych. Tu chodzi o czystą logikę. Syjana miała wszystko zaplanowane z góry. Gdybyśmy jej nie powstrzymali, z pewnością padłaby i piąta ofiara, którą gawieć skojarzyłaby z brakiem współczucia. Ale to już nie ma znaczenia. Wypytałem posłańca, kiedy mi wręczał zaproszenie na ceremonię. Syjana trafiła do pałacu i siedzi w odosobnieniu. O kurwa, jakie buty. Pod naciskiem dworzan księżna zamknęła ją w wieży. Nie chcesz się przekonać, kto jeszcze jej wadził? Przed uroczystością zdążylibyśmy porozmawiać z tym urwisem Pucybutem. To on dostarczał Detlafowi listy z nazwiskami. Może coś przeoczyliśmy? Nie przypominam sobie, żeby Pucybut cokolwiek o tym wspominał. Skąd wiesz, że to on dostarczał listy? Kiedy ty pławiłeś się w chwale i mierzyłeś nowe ciuszki, ja przeprowadziłem swoje śledztwo. Powinieneś być ze mnie bardzo zadowolony. Zacząłem od przygotowania sporego zapasu mikstury do polerowania dla naszego młodego przedsiębiorcy. Zauważyłem, że w społecznościach uliczników zasada wzajemności jest nadrzędna wobec wszystkich innych reguł i żaden dobry uczynek nie pozostaje niewynagrodzony. Oczywiście to samo tyczy się uczynków złych i szkodliwych. Jaki to ma związek z listami? Kiedy Pucybut zgłosił się do mnie po beczułkę, zasugerował, że coś wie. Po prostu, gdy z nim rozmawialiśmy, nie zadaliśmy odpowiednich pytań. Wystarczyło go lekko pociągnąć za język, ale w odpowiednią stronę. W końcu przyznał mi się, że to on dostarczał Detlafowi listy. Wiedział, że to dla mnie cenna informacja. Odwdzięczył się, jak umiał. Masz rację, chodźmy od razu? Tak. Idź od razu, dobra. Właściwie czemu nie? Możemy iść razem, o ile to już skończone. Z mojej strony tak. Teraz wszystko zależy od tego, czy będziesz w stanie godnie zaprezentować moje dzieło na uroczystości. I czy go przedtem nie zniszczysz, szwendając się po podejrzanych miejscach? Będę uważał. Będzie uważał. O, pan z mieczami! Witam, witam! To co, pucowanko? Brudne buty uwłaczają powadze profesji. Zapraszam! Chcemy o coś zapytać. Znowu? O, proszę bardzo, ja popieram wolność słowa i wszelką informacją chętnie się podzielę. Ale czemu by nie wyczyścić bucików przy okazji?
Może i rzeczywiście przydałoby się pastowanie. W takim razie ja również skorzystam. Mój znajomy mawiał, że buty powinny być zawsze tak czyste, jak dusza tego, kto je nosi. Buty są zwierciadłem duszy. To doskonałe hasło. Jak idą interesy? A dobrze, nie narzekam. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby niektórzy, oprócz pogaduszek, korzystali także z moich usług. Te listy, które dostarczałeś mężczyźnie w surducie, pamiętasz? No pewnie, przecież ja młody jestem, na pamięć nie narzekam, ale... Jeśli zamierzałeś powiedzieć, że ta informacja mnie będzie kosztować, to nic z tego. Skąd te listy brały się u ciebie? Żebracy przynosili. Dlaczego nie powiedziałeś nam tego, kiedy poprzednio rozmawialiśmy? Przecież o żebraków nie pytaliście. Ci żebracy, wiesz coś o nich? Ilu ich było? No, czterech. Każdy przyniósł jeden list. Tylko czterech? Piątego na pewno nie dostałeś? No, przecież umiem liczyć. Wiesz coś jeszcze? Coś łączyło tych żebraków? A co może ich łączyć? Przecież każdy jest inny. Niektórzy mają buty nie do pary, a inni wcale nie mają butów. A wiem już, co ich łączy. Wszyscy nie mają domów. Mały, bo stracę cierpliwość. Wytęż pamięć. To czy jeden? Ci żebracy. Pamiętasz, jak wyglądali? No pewnie, ja mam dobrą pamięć, mówiłem. Byli obdarci, brodaci, mieli dziurawe ubrania, o zapachu to już nie wspomnę. A o butach to już mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Geralt, pozwól, że ja zadam pytanie. Posłuchaj, chłopcze, chętnie przygotuję dla ciebie dodatkową beczułkę tego środka do polerowania, ale skup się i odpowiedz. Ostatnio brałem dwójkę, teraz wezmę. Teraz wezmę jedynkę. Skąd ci żebracy mieli listy? Kto im je dawał? A skąd ja mogę to wiedzieć? Nie wiem, przychodzili, dawali mi list i odchodzili. O nic się nie pytałem. Geralt, pozwól, że ja zadam pytanie. Posłuchaj, chłopcze. Chętnie przygotuję dla ciebie dodatkową beczułkę tego środka do polerowania. Ale skup się i odpowiedz najlepiej, jak umiesz. Wiesz, gdzie ich znaleźć? No jak to gdzie? Pewnie w przytułku. Gdzie to jest? No, to przecież każdy wie. Tu niedaleko, tymi schodkami, a potem w prawo. Dzięki. Masz tutaj za fatygę. No i teraz musimy się rozejrzeć za tym przytułkiem. Prawda, kolejna dupcia z naszej księżnej, co mordo? Teraz widzieliście elegancko. Masz się stąd wynosić z tym przytułkiem, jasne? To porządna okolica. A ty czego tu chcesz? Porozmawiać. Rozmawiać to się tutaj nie da. My już żeśmy próbowali, ale nic nie dociera. Teraz będziemy inaczej tłumaczyć. Panowie, spokojnie. Albo sam się wyniesiesz z tymi zawszonymi żebrakami, albo ci pomożemy. Skończyła się cierpliwość! Nie będzie tu żadnego śmierdzącego przytułku! Wynocha stąd! Tu porządni ludzie mieszkają. Porządni. No dobrze. Rozumiem, że przeszkadza wam przytułek. Tylko nie rozumiem czemu. No patrz na tego, Ballard. Następny obrońca biedoty się znalazł. Przeszkadza! Tu obok nasze baby i dzieciaki mieszkają. A koło takich dziadów przyzwoici ludzie boją się nawet przejść. Ci porządni ludzie, o których mówisz, to niby wy? A co? Masz jakieś wątpliwości? Szczerze powiedziawszy, mam. Słyszałeś, Artua? On nas, kurwa, w biały dzień obraża! Przejdźmy na stronę, dobry człowieku. Mój przyjaciel poradzi sobie z niesprzyjającymi okolicznościami.